Siemanko, pokażę dzisiaj glitcha na hajs, no ale to jest glitch taki, że no potrzebujemy, to jest glitch na dwie konsole. Potrzebujemy albo dwie konsole, albo znajomego, który nam wam nie buchnie konta. Program Netcat, no i hajs, żeby kupić, bo tu chodzi o to, żeby kupić za darmo Deluxe, ewentualnie scramjety. No tu patrzcie, ja miałem 36 milionów, garaż Eclipse Tower 30, tylko jedno auto. No i muszę mieć ten hajs, żeby kupić te pojazdy. I tutaj grę będziemy zapisywali, nie że tylko zmianą stroju, tylko już jakąś transakcją, dlatego warto wystrzelić sobie jakieś ammo z RPG-ów, tam granatnika czy czegokolwiek, bo będziemy właśnie zapisywali to poprzez wydanie paru groszy na to amunicję, a nie tylko zmiana stroju. Dwie konsole albo znajomy, który nie buchnie konta, program Netcat, no i hajs na kupno tych pojazdów. No jeżeli ktoś ma zniżki już na Deluxo i zniżki na Scramjeta, no to jeszcze może tam chyba na tym Batmobilu zarobić. I teraz tak, na jednej konsoli najpierw się logujemy, odpalamy GTA, wbijamy na fabułę i się wylogowujemy. I tam sobie czekamy, żeby się zalogować, wbić, nakupywać tych pojazdów i wylogować. No to tam właśnie czekamy na jednej konsoli, na fabule, na drugiej konsoli, wbijamy normalnie na sesję dla zaproszonych. Jak tutaj ja tu strzelam, wypalam te kurwa RPG-i czy co tam namierzające te granaty, że bo będę musiał je dokupić, żeby wymusić zapis gry. Teraz tak, zakładamy spadochron, żeby wymusić ten zapis gry. Dajemy na włączony, zakręci nam się żółte kółko zapisu gry. Wyłączamy przez tego Netcata internet. Teraz możemy zalogować się na drugiej konsoli, wbić na sesję dla zaproszonych. I tutaj, no, jeżeli ktoś jest naprawdę szybki i zdąży kupić 10 od razu Deluxo, no to gitara, ale nie polecam. Za długo tam siedzi na drugiej konsoli, żeby na tej pierwszej nie dostać, że tam utracono usługi PSN, czy tam Xbox Live, bo wtedy stracimy i ten hajs. No stracimy po prostu ten hajs, kurde. Nie kupimy tego za darmo, tylko kupimy legalnie te Deluxo, a tu nie o to chodzi. Także kupić wystarczy 5 tych Deluxo, zapisać grę, opuścić sesję, wylogować się i na drugiej konsoli wymusić zapis gry poprzez kupno ammo. Nie za długo, żeby właśnie nie stracić tych pieniędzy, no bo nie o to tutaj chodzi. Ja tu drugą konsolą wbijam właśnie na sesję dla zaproszonych, tam tylko kupię nawet zaledwie 4 Deluxo. Czyli wbiłem na sesję, telefon, Warstock i tu kupujemy sobie. No w moim przypadku to jest to konto po wyczyszczeniu postaci, po żetonach, no to mam wszystkie zniżki zablokowane, czyli kupuję za normalną cenę, tą droższą. 4 miliony ileś? 4700. Odjęło hajs. Drugie Deluxo odjęło hajs. Trzecie, czwarte, no odejmuje mi ten hajs. Z 36 zrobiło się 17. Już 12400. Dobra, zamykam to. Zmieniam strój. Styl. Strój. Zakręci mi się żółte kółko. Wybieram postać z fabuły. Po prostu opuszczam sesję online. Tu jest ten bum, 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 takie już można się wylogować. Jak się tu wylogujemy teraz na naszej konsoli, dokupujemy właśnie to ammo, bo tu musimy jakąś mieć transakcję, czyli tu dokupujemy ammo. Bang, 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 bang i ten hajs, ten stracę na ammo. Interakcja jeszcze raz, styl, spadochron, ściągamy spadochron, teraz możemy jeszcze raz zmienić strój, zaczyna nam się kręcić żółte kółko, włączamy netcatem internet i po chwili nas tu wywali do niebieskiego ekranu, że tam logowaliśmy się przy użyciu drugiej konsoli. Widać, jeszcze 36 milionów miałem nadal, tu tylko stracę ten hajs, który wydałem na amunicję. Ten komunikat, że tam się logowałem na innej konsoli, potwierdzam. Potwierdzam wszystko, loguję się z powrotem. Wywali mnie do fabuły. Mam na fabule chwilę sobie poczekać, żeby te usługi Rockstar wszystko wróciło do normy. Wbijamy na sesję dla zaproszonych.
i mamy nadal ten hajs, który mieliśmy, minus te właśnie drobniaki, które wydaliśmy na Ammo. No i w garażu są te kupione Deluxe na drugiej konsoli. Nie musimy czekać, aż dostarczą nam, bo to 2 minuty chyba trwa dostarczenie auta, jak się je kupuje. No to w życiu byśmy nie zdążyli nawet jednego kupić. To wystarczy, no dokonać zakupu, dam kurde 4, 5, 6 tych Deluxe. No jeżeli mówię, ktoś jest naprawdę szybki, zdąży kupić te 10, się wylogować i na drugiej konsoli dokupić te Ammo, zapisać tą grę. No, możecie ryzykować, ale mówię, no nie polecam, no bo wywali nas z usługi Xbox Live albo z PSN i stracimy te pieniądze, a tak jak mówię, nie o to tutaj chodzi. Do programu Netcat wkleję link, ewentualnie ktoś chce może używać hotspot z telefonu, połączyć się konsolą z telefonem przez Wi-Fi i wyłączać dane komórkowe. I tutaj patrzcie, mam 5 kupionych Deluxo i cały czas mam swoje te 36 milionów minus te drobniaki na amunicję. Takie cudeńko prawie za 3 bańki się sprzedaje. Także no jest to całkiem spoko glitch. I wiem, że też dadę jakoś przez konsolę tam zrobić zmiany, ci odblokować maski świąteczne. Może, no dzisiaj już nie zdążę. Na pewno, ale może jutro coś jeszcze z tym popróbuję. Dobra, to by było na tyle. Elo.